Patrzcie, jakie ładne słoneczko. Ano tak, ładne. Piku, 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 piku. Witaj, komandorze Shepard. Nazywam się Człowiek Iluzja. Jestem liderem organizacji Cerberus. Zostałeś zabity przez zbieraczy, co pracują dla żniwiarzy. Wydałem miliardy kredytów i wiele flaszek wódki mojej babci, by sfinansować projekt Łazarz, który cię ożywił. Wiesz dlaczego? Wszystko się zaczęło kiedy? Okej. Przestań pierdolić. Wiem, o co chodzi. Giną nasze kolonie i muszę powstrzymać zbieraczy, co to robią. A teraz muszę zebrać drużynę, co musi przekroczyć przekaźnik Omega 4 i zaatakować bazę zbieraczy. Zgadza się. Gdy gracz gra w Mass Effect 2, to teraz słuchaj, jak ci mówię, że musisz zebrać drużynę, ale będziesz musiał zebrać tamtych gości co zwykle. Wiesz co? Pieprz ich. Mam nową listę najbardziej hardkorowych rekrutów, których można w ogóle zwerbować. Z nimi zbieracze zestrają się ze strachu. Że co? Iluzja chyba cię popierdoliło. Tamci ziomkowie byli zajebiści. Grunt rozpierdala przeciwników jak popadnie, Garrus robi zajebiste headshoty. Jack swoją biotyką potrafi rozwalić plutony wroga. A Miranda to fajna dupa, hehe. Czekaj, ty zawsze masz wybór. Jeśli nowi rekruci tobie się nie spodobają, to zawsze możesz wybrać tych gości co zwykle. Ale najpierw pozwól, że przedstawię tobie tych nowych. No to co? Wysłuchasz mnie? No dobra, zajebiście. Przedstawię ci pierwszego rekruta. To taki jeden fajny rudy chłopak, co ma wielki miecz i zabija demony. Z czasem stał się tak silny, że może zniszczyć inne wymiary samą mocą. Niektórzy wierzą, że może dorównać Goku z Dragon Balla. Poza tym lubi truskawki i sztuki walki. Więc zanim go zrekrutujesz, kup dużo truskawek i obiecaj mu, że będzie się dużo napierdalał. Ma potężny atak rozpierdalający przeciwnika w drobny mak. Użył go tylko raz na jednym kolesiu, co chciał stworzyć klucz do Biedronki. Nie znam wszystkich szczegółów, bo to była bardzo długa historia. Nieważne, zapewniam cię, że ten koleś jest potężny. Iluzja, ty to potrafisz znaleźć zjebów. No wiem, znajdowanie ich to moja specjalność. Kolejny gość to demon, który jest nieślubnym dzieckiem samego szatana. Został wygnany z piekła, bo przez przypadek podpalił ulubione ognisko swojego ojca. A ten demon nazywał się... jak on się nazywał? Diablo. Och, dzięki Diablo, zapomniałem twojego imienia. Diablo był w konflikcie z Królestwem Niebios, a dokładnie z potężnym aniołem, Imperiusem. Kilka lat wcześniej Imperius podczas urodzin Diablo po pijaku wypił jego ulubione piwo, szatański żółb. Diablo się na maksa wkurwił na anioła i postanowił rozjebać jego Królestwo Niebios. Diablo to potężny demon, który jest prawdziwą maszyną do zabijania. Trudno go zabić. Walka pomiędzy demonem i aniołem była długa i wyczerpująca. W końcu Diablo potężnie wpierdolił Imperiusowi. Zniszczył Królestwo Niebios. Nastały 1000 lat ciemności i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a przynajmniej ja to tak słyszałem. Kolejny rekrut to zajebista białoskóra babka z kucykami, co lubuje ubierać się na czarno. Prawdopodobnie jest ludzkim transformersem, który potrafi transformować różne części swojego ciała w różnego rodzaju broń, od samurajskiego miecza po potężne działa laserowe. Warto wspomnieć, że to fajna dupa, hehe, ale niestety laska nie jest zbyt gadatliwa, mało ona mówi i prędzej zastrzeli ci ryja, niż pozwoli przespać się z tobą. Mimo wszystko ona może być potężnym atutem dla twojej drużyny. Witam, Brzydalu. Ano, witam. A teraz żegnam. Headshot! Ale urwał! Wow, ale laska, Iluzja, jeśli chodzi o babki, to ty masz gust. Cieszę się, że w końcu ktoś ci się spodobał. Kolejny rekrut to ktoś wyjątkowy. To taki Transformers, co jego przygody, jego ziomków i jego zboczonych wrogów zdobyły sporą popularność na polskim YouTubie. Potrafi zmieniać się w ciężarówkę,
Może też stawać się potężnym wielkim robotem, co potrafi robić całkowity rozpierdol. Możesz go zrekrutować tylko i wyłącznie wtedy, jak dasz mu benzyny o smaku wódki. Przy odrobinie szczęścia i jego ziomków zrekrutujesz, wtedy będziesz miał do dyspozycji małą armię. A i jeszcze jedno, pamiętaj, że rekrutując go bądź gotowy na to, że czasami będziesz musiał walczyć z jego wrogami. Przyda się też mój sąsiad, co jest dzieckiem Neo. Rzadko wychodzi z domu i dużo czasu spędza przy komputerze. Podobno jest jakimś wybrańcem, co ma zbawić świat. Słyszałem, że kiedyś komornicy porwali jego kolegę Murzyna, co nie spłacał długów z ZUS-u. Koleś zebrał swoją ekipę i wraz z nią zaatakował kwaterę główną ZUS-u, by uratować swojego kolegę Murzyna. Ostatecznie uratowali go i przy okazji rozjebali cały budynek ZUS-u. Ziomek potrafi też zatrzymywać kulę samą ręką i wchodzić do ciała człowieka, który potem wybucha. Takiego hardkora trudno znajdziesz. Być może to tylko moje spostrzeżenia, ale jak on zatrzymuje kulę, to wygląda to tak, jakby używał mocy tak samo jak Jedi z Gwiezdnych Wojen. W sumie to nie jest ważne, wygląda to zajebiście. Wow, ale to jest zajebiste. A i bym zapomniał. Kolo zna sztuki walki. Między innymi zna karate i judo. Jak twoja ekipa natrafi na trudnych przeciwników, co walczą wręcz, to możesz wysłać tego ziomka do walki z nimi. Jeśli chodzi o walkę wręcz, to niewielu daje mu radę. A teraz obczaj coś takiego, bo to niesamowite. W sumie nie ogarniam, jak to działa, ale chuj z tym. Jeszcze chwila, zaraz on wybuchnie. I to jest to, o czym mówiłem, zajebiste, prawda? Okej, patałachy. To kto z was będzie następny? To chyba dobry moment, by spierdalać. Kolejny dziwak to cyborg z czterema rękami. Był kucharzem w japońskiej restauracji robiącym sushi, jednak porzucił tą posadę, gdy raz zrobił sushi dla przywódcy Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina. Wtedy Putin po spróbowaniu jego dania powiedział, że jego jedzenie jest ohydne i woli wódkę. Po tym, co usłyszał, cyborg się wkurwił i rozwalił Kreml, rosyjski parlament. Nie wiem za bardzo, co z nim się działo, bo kiedy sprawdzałem jego akta, to jednocześnie oglądałem pornosy. W każdym razie coś tam się stało, że został generałem najgłupszej armii robotów w galaktyce i zaczął mieć obsesję na punkcie kolekcjonowania mieczy świetlnych. W każdym razie możesz go zrekrutować dzięki temu, że potrafi walczyć czteroma rękoma. Gdy ten cyborg zaczyna walczyć ze swoimi czterema rękoma, to naprawdę dużo się dzieje. Jest niemalże niepowstrzymany. Na początku walki robi on sza 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 sza, a potem bank bench fist bank bench fist bank bench fist bank bench fist z przeciwnikiem. Mimo że stracił rękę, dalej robi bank bench fist bank bench fist bank bench fist. Zrozumiałeś, co mówiłem? Pewnie, że tak. Kolejny kolo to zabójca będący członkiem starożytnego zakonu. Jest bardzo zdolnym skrytobójcą i szpiegiem. On także zna sztuki walki. W czasie wolnym skacze z wysokiego budynku i zabija strażników. Ma też rentgen w oczach, który może na przykład pooglądać laski w przebieralni. W razie kłopotów wzywa swoich ziomków zabójców, co są uzbrojeni w różnego rodzaju bronie. Głównie działa w pojedynkę i rzadko współpracuje. No chyba, że w towarzystwie fajnych lasek. Warto dodać, że mężczyzna jest niezłym akrobatą. Z łatwością potrafi unikać ostrza i strzały. Co więcej, z odpowiednią siłą może odebrać przeciwnikowi broń i wykorzystać ją przeciw niemu. Kolejny mutant to mutant spod Monopolowego. Jest zabójcą potworów i specjalizuje się w tropieniu ich. Posiada spory arsenał do uśmiercania potworów. Czasami w czasie wolnym popije i pochędoży. Zna się na robieniu różnych narkotyków wzmacniających, których składniki do nich kupuje w Biedronce. Zrekrutujesz go, płacąc mu 10 milionów złotych lub dasz mu jakieś dobre piwo. Jako ciekawostkę powiem, że wstawia do internetu poradniki, gdzie mówi, jak powinno się zachowywać w obliczu potwora. Witam, jestem Geralt z Rivii i w tym filmie pokażę wam, jak przestraszyć strzygę. Potraktujcie ją łańcuchem z żelaza, magią, ciosem pięści i mieczem na potwory. Gratulacje, właśnie dowiedzieliście się, jak przestraszyć strzygę. Staliście się lepszymi ludźmi. Kolejny ziomek to staruszek, który jest weteranem wojennym. Służył jako komandos w służbach specjalnych.
potrafi samodzielnie masakrować oddziały wroga samym swoim sprytem i refleksem. Pomimo że ma wiele lat, zachował swoje umiejętności. Zwykle nie korzysta z broni palnej. Woli walczyć wręcz za pomocą miecza, dzięki czemu może pociąć przeciwników z bliska. W czasie wolnym lubi pić herbatę i grać w szachy. Jeśli go zrekrutujesz, to będziesz miał siłę 1000 ludzi w jednym. Kiedyś staruszek poszedł na solo z samym czołgiem. Kapujesz? Z pieprzonym czołgiem. Siła ognia maszyny nie zrobiła wrażenia na tym starym rzeźniku. Zanim ktoś się obejrzał, weteran pociął kilku żołnierzy jak kapustę, a potem jak gdyby nigdy nic gonił czołg. Oczywiście napierdalano w niego czym popadnie, ale nawet to choć trochę nie zraniło tego potwora. Ale urwał! Jak się na tym zastanowić, to bliżej mu do Terminatora niż człowieka. W końcu staruszek, mający dość pościgu za czołgiem, postanowił zakończyć to starcie. Przy okazji okazało się, że jest muzułmaninem. Nie można zapomnieć o kimś wybitnym. To taki uzdolniony chłopak, co ma słabą kondycję fizyczną, ale za to jest genialnym strategiem. Do tego posiada moc kontroli umysłów. Wystarczy, że on nawiąże z kimś kontakt wzrokowy, a osoba będąca pod działaniem jego mocy wykona każdy jego rozkaz. Do tego uwielbia gry w szachy. Więc tamten staruszek komandos będzie miał z kimś zagrać. Jeśli go zrekrutujesz, to nawet żniwiarze ze swoją indoktrynacją będą musieli liczyć się z jego mocą. Na koniec zostawiłem prawdziwego potwora. To psychopatyczny i arogancki wampir pracujący dla organizacji zajmującej się zabijaniem wampirów. Oprócz mocy regeneracji i zdolnością posługiwaniu się bronią palną, jest potężnym bytem, co może zjadać przeciwników, by zmienić ich w swoich sługów. Ma też inne moce, które wiele z nich wykraczają poza logikę. Jest nieokrzesany, więc radzę go nie prowokować. Oczywiście, jak na wampira przystało, lubi pić krew. Proponuję, by od czasu do czasu dawać mu jakiegoś wroga do zjedzenia. Wtedy będzie bardziej posłuszny. To są wszyscy. No to dalej Shepard, jak to mówią. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. No nie, iluzja, zabierz ode mnie te mutanty, bo jeszcze mi powiesz, bym zrekrutował twoją starą. Wiesz, nie zastanawiałem się nad tym, ale chyba to dobry pomysł. Dosyć tego. Chcę uratować galaktykę przed zagładą. Niektórzy ci goście są zbyt silni i jak ich zrekrutuję, to nie będzie co ratować. Chociaż babka Transformers i ten gość z kontrolą umysłów mi się spodobali i chyba ich zwerbuję. Wracam do Przymierza. Może tam dadzą mi normalniejszych rekrutów. Shepard zastanów się. Ci nudziarze z Przymierza dadzą pewnie jakiś amatorów, z którymi nie można się z nimi bawić. Przynajmniej będą normalniejsi od ciebie. Idź się lecz. Znam dobrego psychologa. Mi nie pomógł, ale tobie może pomoże. To jest dramat, kurwa. The crisis will divide.